Hej, cześć, witam Cię na moim kanale. Dużo osób pytało się mnie o pielęgnację włosów, jak dbam o włosy, czy prostuję włosy, co stosuję do włosów. I w tym filmiku chciałabym Wam o tym opowiedzieć. Opowiem Wam również o tym, co się stało, dlaczego mam odrosty, czy pofarbowałam włosy, całą historię Wam opowiem. A na końcu zrobiłam fryzurę, o którą dużo osób mnie pytało. Także będę Wam opowiadać pijąc herbatkę, więc zachęcam też Was. Macie teraz zastopować film, dać łapkę w górę, zostawić subskrypcję, nacisnąć dzwoneczek, polecieć do kuchni, zaparzyć herbatkę, wrócić i odtworzyć dalej. Zacznijmy od tego, ile razy dziennie myję włosy i czym myję te włosy. Włosy myję codziennie, ponieważ mam tak, że jeżeli umyję je, a na drugi dzień ich nie umyję, to później mam takie tłuste już od razu po jednym dniu bez mycia. Niektórzy mają inaczej, więc jeżeli macie inaczej, że wam się tak szybko nie przetłuszczają, no to nie myjcie je tak ciągle, ponieważ wam się będą szybciej przetłuszczać. Ja niestety tak mam, więc ja muszę mieć codziennie. I już w sumie mam to tak w nawyku, że jak myję się, to po prostu przy okazji myję włosy. Nie wyobrażam sobie nie umyć włosów, bo to jest dla mnie takie... Włosy myję szamponem. W sumie jakoś specjalnie nie zwracałam nigdy uwagi, jak kupowałam szampon, jak moja mama kupowała szampon, nigdy nie było jakiejś specjalnej uwagi, żeby kupić jakiś specjalny szampon do jakichś włosów. Po prostu kupował się pierwszy lepszy, który po prostu jest na włosy jakieś przetłuszczające się, czy coś tego typu. I akurat myję zawsze, prawie zawsze włosy tym szamponem od Schwarzkopfa, Schauma. Jest to szampon, tak jak jest napisane, szampon odświeżający z ekstraktem z 7 ziół. Na włosy normalne, po prostu szybko przetłuszczające się, jest taki zielony. Także takiego używam i mogłabym go polecić w sumie, bo nie niszczy włosów. Po prostu włosy są mięciutkie. I tak naprawdę nie mam co za bardzo się po prostu rozgadywać na temat szamponu, ponieważ bardziej szczerze zwracam uwagę na odżywkę. Odżywkę mam od niedawna i ta odżywka naprawdę jest sztosik. O moich produktach wiedzą osoby, które mają mnie na snapie, także jeżeli chcesz wiedzieć szybciej po prostu na temat czego, na przykład na temat paznokci, na temat odżywek, na przykład na temat wszystkiego, to zapraszam Cię na snapa, bo tam często Wam odpowiadam na takie pytanka. Ale wracając, jeżeli chodzi o odżywkę, używam odżywkę od Joanny, Jedwab Silk. Po tej odżywce włosy są po prostu silk. Silk znaczy takie miękkie, takie łatwo rozczesujące się. Naprawdę strasznie bardzo mocno polecam tą odżywkę. Jest to odżywka wygładzająca, ułatwiająca rozczesywanie do włosów suchych, zniszczonych po zabiegach fryzjerskich. Tak jak mówiłam, włosy farbowane, więc ok. Plus, tak, codziennie prostuję włosy, a jak widzicie, nie są w ogóle zniszczone. Ta odżywka jest naprawdę bardzo fajna. Jeżeli chodzi o stosowanie jej... No. Wygląda to tak, że po umyciu włosów wyciskamy je z tej wody całej, prawda? Bierzemy sobie odżywkę, nakładamy na rękę, wsmarujemy rękę w rękę, włos na jeden bok i je po prostu wcieramy. Zostawiamy te włosy na chwilę, po czym spłukujemy je dokładnie, wiecie, pod wodą, pod prysznicem, tak wiecie. Więc je spłukujemy. No. No i to tyle. Wróciłam. A co do prostowania włosów, to tak codziennie rano przed szkołą, czy gdziekolwiek nie wychodzę, nawet czasami kilka razy dziennie, ponieważ jak wracam ze szkoły, już mam falowane, przed nagrywaniem muzykali używam tego. Tak, jest to olejek, który jest... Jestem brudna. Jest to olejek, który ma zadanie ochronić nas do 230 stopni. Także przed suszeniem, przed prostowaniem, przed lokowaniem. Ten olejek chroni nasze włosy, że po prostu one się nie niszczą, a po nałożeniu są takie silk. Kocham uczucie silk. Jeżeli chodzi o ten olejek, jest on od Garniera. Osoby, które mają mnie na snapie, wiedzą już od dłuższego czasu, że naprawdę już długo używam. Jeżeli chodzi o olejek, no to olejek, tłuszcz, olejek. Olejek jest bardzo tłusty. To jest na pompkę, zazwyczaj ja na moją długość nakładam dwie pompki. Biorę rękę, wsmarowuję oraz znowu włos, tak jak odżywkę, wcieram. Szczególnie zwracam uwagę na końcówki, ponieważ końcówki się najbardziej niszczą.
Po nałożeniu włosy są tłuste, sprawiają wrażenie, że są tłustych, więc chwilę odczekujemy, aż się wchłonie. Następnie bierzemy pasmo i jak je prostujemy, to przy prostowaniu są takie suchutkie, już idealne. Wiecie, to są tłuste, to są suche i tak się fajnie przejeżdża i jest takie po prostu sztos. Także to też mogę polecić każdemu, jeszcze raz pokazuję. Jest to taki olejek. I teraz powiem wam tak, zapraszam was do kupowania. Jeżeli macie coś z tych produktów, to... Kod drapie. Jeżeli macie chociaż jeden z tych produktów, dajcie znać w komentarzu, czy wam się sprawdza. Mi się sprawdzają i polecam tutaj każdy. Odżywka od Joanny, od Schwarzkopfa, szampon oraz odżywkę, nie wiem, olejek od Garniera. Także piszcie w komentarzu, jeżeli już macie i jak wam się sprawdza. Jeżeli nie macie, to koniecznie kupcie i dajcie znać. Patrzcie, kto tam leży. Bo siedzi. Teraz czas na historię, także zapraszam do herbatki i do posłuchania. Odnośnie moich włosów, jak to się stało, że one są jakieś takie, co ja zrobiłam. Więc tak, jak wszyscy wiemy, wakacje to okres, kiedy chcemy sobie farbować włosy, jakieś szalone różne rzeczy, ponieważ nie chodzimy do szkoły i możemy robić w sumie wszystko, jeżeli się rodzice zgodzą. Stwierdziłam, że chciałam mieć fioletowe włosy i tak jak pewnie widzieliście, miałam fioletowe włosy przez jakiś czas, oczywiście one się zmyły, miałam je na snapach, na jednym chyba filmie, na musicalach naprawdę i one były spoko, bo się zmyły. Po czym stwierdziłam, że chciałabym mieć włosy takie silver, srebrne, szare, gołębiowe, jakkolwiek to nazywacie, chciałam po prostu mieć takie. Ami. Chciałam mieć takie, kupiłam sobie farbę. Opakowanie farby było dokładnie takie same, nie dokładnie, czekajcie. Bardzo podobne, tak jak opakowanie tej farby fioletowej, ponieważ była to farba Life od Schwarzkopfa, która miała się trzymać bodajże miesiąc albo krócej, nie pamiętam dokładnie. Jeżeli chodzi o farbę fioletową, była to farba, która była w takim mniejszym opakowaniu niż ta, po której miałam mieć te silver włosy. Ale tak stwierdziłam, że a dobra, większe opakowanie, bo inny kolor, pewnie coś tam jeszcze trzeba porobić, bo po prostu jednak kolor srebrny na ciemne włosy, myślałam, że trzeba coś tam jeszcze porobić z nimi, żeby po prostu się ten kolor przyjął. Kolor fioletowy się zmył, zrobiłam sobie ten. I tak czekam, nie? Myję te włosy przez tydzień, dwa, trzy. Takie, coś jest nie tak. Robi mi się odrost, a włosy się nie zmywają. Stwierdziłam, że chyba coś jest ze mną nie tak, albo nie wiem, farba jest nie taka. I zaczęłam szukać w internecie informacji o tej farbie, w sensie weszłam, wpisałam nazwę tej farby, znalazłam kolor, znalazłam opakowanie i znalazłam taki malutki druczek, na którym, wiecie, co było napisane? Permanent color. A wiecie, co to znaczy? Kolor permanentny, kolor, który się zmywa, kolor na stałe. Brawo, Julka! Pomyślałam sobie, że jestem jakaś nienormalna. Weszłam na tą farbę fioletową, którą miałam poprzednio. Tam też był taki mały druczek, nie? A tam było napisane półpermanentny kolor, tłumacząc na polski. Wtedy się załamałam, bo się okazało, że kolor fioletowy był zmywalny, a na kolorze gołębiowym było napisane, że nie jest zmywalny. Wtedy było takie... Od kogo to wzięłam? Załamałam się i stwierdziłam, że kurczaczki. Moja mama też zobaczyła, że ten kolor się nie zmywa. I powiem wam, że jak się o tym dowiedziała, to nie była zadowolona. Bo pytacie też się często, jak moi rodzice reagują na to, że sobie pofarbowałam włosy, jak moi rodzice reagują na to, że się maluję, jak rodzice... Blablabla. To tak, rodzice byli bardzo zirytowani i zdenerwowani na ten kolor, więc mama stwierdziła, że Julka... Idziemy do fryzjera. Zanim poszłam do fryzjera, oczywiście miałam szukać informacji, jak tą farbę się zmywa, więc znałam posta na gifach na Facebooku, czy taką farbę da się zmyć. Napisali, że nie da się. Możesz spróbować szamponem przeciwubieżowym. Oczywiście spróbowałam i nie zeszło nic kompletnie. Także jak się nie zmyła, to poszłyśmy z mamą do fryzjera i tam się mama pyta fryzjerki, co można zrobić, a ona takie, no wiesz... Napazdana! Nie no, żartuję, powiedziała, że nie da się tego zmyć, że jedyne co można zrobić, to przefarbować na ciemny kolor. To powiedziała nam, że w sumie trochę słabo z tym farbowaniem.
ponieważ włosy się, jak wiecie, psują od farbowania, szczególnie, że ja jestem jeszcze młoda, to farbowanie może mi troszeczkę je zniszczyć i że ona nie radzi farbować. Żeby po prostu poczekać, powiedzieć, że odrost jest modny, to nie chcę, już będzie. Po czym przeczytałam komentarze pod moimi filmami, to pisaliście: o, ale obleśny odrost. Za przeproszeniem się nie zesrajcie. Nic nie mogę na to poradzić. A nie chcę go jakoś ten farbować czy coś, bo w sumie chcę z powrotem moje już ciemne. Chcę, żeby mnie dorosły, więc nie będę go farbować. Po prostu czasem będzie taki, potem będzie taki, potem będzie taki, a po prostu będę miała ombre potem, no. Także tak to właśnie wygląda. Powiem wam, że od razu po zafarbowaniu nie widziałam w ogóle różnicy. Dopiero później tak znajomi, niektórzy znajomi też widzieli różnicę, niektórzy znajomi też nie widzieli różnicy, a niektórzy widzieli tą różnicę i się pytali: co ty zrobiłeś z włosami? Ja takie: nie widać nawet różnicy. Byłam taka przyzwyczajona, że nie zwracałam na to uwagi, a teraz właśnie już widzę ten odrost, to mnie to naprawdę dobija, bo tak jak możecie zobaczyć, tak wam obrócę, one w takim świetle są takie właśnie jakieś takie rudawe troszeczkę, nie? Ale co poradzisz? Nic nie poradzisz. Także taka jest historia tych włosów. I tak jak wam mówię, to nie było zamierzone, ponieważ właśnie później się okazało, że wcale ta farba nie miała być silver, ona miała rozjaśnić włosy i naprawdę jestem jakaś nienormalna, że ja nie czytam tych opakowań. Uczcie się na moich błędach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś tematy, których nie poruszyłam, to oczywiście piszcie w komentarzu, to postaram się odpowiedzieć na to. Także czytajcie Małdruczki, Przestroga na przyszłość i piszcie mi, czy ten, możecie w sumie napisać, czy przefarbować na ten ciemny, czy zostawić jak jest. Plus, jeżeli chcecie jakiś story time, jakiś temat mam poruszyć, to piszcie mi w komentarzach, o czym mam wam opowiedzieć, na jaki temat mam się wypowiedzieć, co mam wam opowiedzieć. Wszystkie komentarze przeczytam i wam odpowiadam, albo po prostu nagram ten filmik. Ale to nie jest jeszcze koniec, ponieważ już nie wiem, co mam w sumie powiedzieć o tych włosach, bo to tragizm. Mogę wam pokazać, jak robiłam te dwa koczki, ponieważ dużo osób się mnie pytało, jak zrobić te dwa koczki, bo ja te koczki miałam na zdjęciach na Instagramie, na musicali i wam się bardzo one spodobały i chciałabym wam pokazać, jak je zrobić, żeby każdy je teraz widział. Dobra, więc tak. Ja te koczki robię za pomocą gumek recepturek, ponieważ to jest najwygodniejszy sposób, bo te gumki nie są jakieś duże, są po prostu takie w sam raz. Dzielę włosy na dwie części, jedną część sobie tak spinam, żeby mi się nie plątała z drugą częścią. I teraz szybciutko, bo te koczki są naprawdę szybkie, musicie potrafić robić messy buna. Nagrałam filmik, jak zrobić kok w kilka sekund jakiś rok temu, możecie zobaczyć go, jest w opisie bodajże, chyba że go nie dam, nie wiem. Ale dobra, więc tak, czekajcie, się przesunę troszeczkę. Bierzemy włosy, jakbyśmy chcieli sobie zrobić kitkę taką na bok, wysoką. O, tak właśnie, idealnie. Nie, 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 nie. No i mi gumka pękła, ja pierniczę. Dobra, jako że lecimy na przypale albo wcale, bierzemy tak, włosy bierzemy tak. I teraz uwaga, bo to jest trudna część, bo dużo osób nie umie tego messy buna robić. Więc tak, bierzemy gumkę mniej więcej do połowy włosów. Wsadzamy całą... No chyba się zaraz zabiję. To są, kochani, rakotwórcze gumki, nie wolno ich dotykać. Tylko przez rękawiczkę. Więc tak, bierzemy sobie włosy jeszcze raz tak. Przyciągamy gumkę do połowy, wsadzamy rękę i zewnętrzną stroną ręki zagarniamy kucyka tak, że możemy go złapać tak o. Łapiemy to wszystko, co jest tutaj, o tak o, a gumkę zsuwamy z ręki i zagarniamy jak największą ilość włosów. Tak mamy oto zrobionego pierwszego koczka, ale to nie będzie jeszcze wszystko. Patrzcie, jak kotek grzecznie tam sobie śpi. Bierzemy sobie drugą połówkę włosów. W taki sam oto sposób, tak jak robiliśmy to z naszą lewą połówką, o, ja nie pomyliłam stron, bo dla mnie tu jest lewa, a tu jest prawa. I bierzemy te włosy, ten kucyk i robię dokładnie to samo, jako że tutaj nie wiem, jak to mam wam w sumie pokazać, to ja w sumie już się na to nie muszę patrzeć, bo ja wiem, jak się to robi. W taki oto idealny sposób, jak widzimy, tak, ja mam krótkie włosy, więc z tyłu mi tu często tak jakby opadają. Jakiś koleś, który miał na nazwisko wsówka, wynalazł wsówki i dzięki niemu możemy właśnie sobie wsuwać włosy, jak nam wypadną.
I jako, że te koczki są takie, wiecie, messy bunowe, takie rozwalone, a nie wygląda to zbyt estetycznie, to bierzemy, to zawijamy, plus kolejną gumką recepturką, po prostu go owijamy. O, jeżeli chcecie wiedzieć, czemu jestem taka brudna, to malowałam paznokcie, więc jestem troszeczkę taka, wiecie, przypałowiec. I tutaj tak samo bierzemy, zawijamy tego koczka, możemy na raz, na dwa, na pięć, nawet owinąć tą gumkę. Tak one wyglądają, takie dwa ufaludy. I żeby nie były takie zbytnio ulizane, to możemy sobie powyciągać tak tutaj włoski troszeczkę. Jak kto lubi, jak kto woli, oczywiście, prawda? Supidupi i te sprawy. Mam nadzieję, że kończycie już ze mną swoją herbatkę, że filmik wam się spodobał. Tak jak powiedziałam, że chcecie jeszcze jakiś filmik z podobnej serii, jakiejś story time, tak jak Masti, to dajcie mi w komentarzu, o czym ma być ten filmik. Jeżeli filmik się spodobał, zostaw na mnie łapkę w górę, ale mi fajnie tutaj starczy. A niech starczy. Zostaw dla mnie łapkę w górę, żeby film miał większą aktywność, żeby więcej osób go zobaczyło, żeby więcej osób odkryło mój kanał. Oraz zachęcam Cię do subskrypcji, zostawienia dzwoneczka, napisania komentarza i zobaczenia poprzedniego filmiku, jak na Snapie nagrywać bez przerwy. Także, pa pa! Widzimy się w kolejnym odcinku. A nie, jeszcze zapraszam Was na moje social media, Snapa, Instagrama, Facebooka i Musical.ly, link jest w opisie, znaczy link i nazwy, wszystko w opisie, bo tutaj nie chcę Was męczyć. Elo.